Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy budowie kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Jana Pawła II w Starym Sączu. Kładka połączy dworzec i parking Park and Ride z centrum miasta. Przejście będzie nie tylko bezkolizyjne i bezpieczne, ale ma także szansę stać się dodatkową atrakcją turystyczną. Więc to jest takie przejście, które będzie przejściem takim bardzo spokojnym, atrakcyjnym, no i z bardzo ciekawymi widokami, ponieważ już wtedy z tej skarpy bardzo fajne widoki na Nowy Sącz, na Kotlinę Sądecką się będą rozpościerały, więc myślę, że sama ta trasa stanie się też pewnym takim atrakcją turystyczną Starego Sącza. Piesi korzystający z kładki będą mieli do wyboru dwa zejścia. Jedno schodami do ulicy Jana Pawła II, drugie do samego centrum. Ale będzie również można przejść dalej tą skarpą staromiejską, czyli tam będzie taka ścieżka spacerowo-rowerowa, którą będzie można dojść aż do muru w klasztoru Klarysek, aby potem skręcić i dojść do ulicy Daszyńskiego, mniej więcej przy Banku Spółdzielczym i przy Centrum Kultury, przy nowej naszej galerii IMO, a stąd przecież już tylko krok do klasztoru Sióstr Klarysek, do Starosądeckiego Rynku. Koszt inwestycji to 3 300 000 zł. Kładka powinna być gotowa jesienią tego roku.